Ej, co przyniosłaś? Specjalne gumy na specjalną okazję. Wiceburmistrz powiedział, że macie dzisiaj wyglądać elegancko i myślę, że to zadziała. Ale ohydne, wstrętne to. Smakują jak ten... Jak ten, tyłek. Tak. Miałem to na końcu języka. Jak tyłek. Smakuje jak tyłek. To przepis z ciosa. Ja tylko wymieszałam i włączyłam maszynę do gum. A, wymieszałaś tyłek? Dmuchajcie balony. Dodałem tam trochę tyłka. Sorki? Nie. Wow! No co? Ale laski! Ma rację. Nie myli się. Wklepałeś im na tym pociągu. Ziom. Było fajnie. Na serio było legendarnie. Ziom. Walka przy trakcji niczym z filmu akcji. Kolejny raz wygramy, czuję to. Śpiewam przecież jak mało kto. Dasz mu wokalny strzał, gdy zrobię głośne miau. Silny gość, zobaczy, że jestem turnie, knur i mam ten flow, ziomek. Silny gość, dotarłeś do celu. Łańcuch fryz. Hej, będziemy sobie ciachali włosy laserami. Wchodzisz? Nie umiem obcinać włosów laserem. To wszystko jedno. To spoko. Łańcuch fryz. Nie było tak. Właśnie, że było. Komu wierzysz, Charlotte? Swojej dziurawej pamięci? Czy trzem gościom, którzy całą noc grali w gry jedząc lizak? Ta, to nie był trudny wybór. Ta, dokładnie. Lizak menu! Niebezpieczny zjawi się tu lada chwila i zrobi ci milion dziur w gębie. No co ty? Szczerze w to wątpię. Młody! Właśnie powiedziałem, że się tu zjawisz. Szaty? Tak. W tej chwili? Tak. Podsłuchiwałeś? Nie, stary. Przybiegłem, zobaczyłem dach, znalazłem szyb i wskoczyłem. Ekstra! To na kogo spadłem? Dobrego, złego, neutralnego? Mega złego! Oto co się tu dzieje. Rick Twitler próbował mi ukraść moc. Nie, ładnie, Ricku Twitlerze. Już mi się to nie podoba. Dlaczego? O co się czepiasz? Mam na sobie pieluchy, o to cię czepiam. Nie pieluchę, tylko urządzenie. Pierwiastkowe, jonowo-elektryczne, logistyczne urządzenie chemiczno-atomowe. P-J-E-L-U-H-A, ty to pielucha! Ej, nie zdejmuj! Dlaczego? Bo za każdym razem, gdy używasz supermoczy, tworzysz związek chemiczny, który przepływa przez twoje żyły. Ta pielucha monitoruje ten związek. Kiedy w twojej krwi będzie go za dużo, ten paszek zrobi się niebieski. O, jak w pieluchach. Tak. Ej, ty nie rób mi zdjęcia w pielusze. Wcale nie robię zdjęcia, tylko sprawdzam pocztę. Nie ma internetu. Tak. To był flash maila. Dobra. Drex był twoim pomocnikiem. Powiedz to Henrykowi po prostu. Ścios! Miałeś pomocnika? Przede mną? Halo? O, cześć! Szczena opada. Nie mogę w to uwierzyć. Co tydzień tak mówisz? Ale zawsze myślałem, że to ja byłem pierwszy. Wiesz... Miałeś pomocnika przede mną? Nic nie mówiłeś. No... Nie, bo nie chciałem, żebyś wiedział. Doceniam twoje współczucie, Ron. Ray, ja jestem Ray. Strasznie przepraszam, kapitanie Ray. Nie, wystarczy kapitan. Na imię mam Ray i... Boki zrywać, że ten gość nie wie, kim jestem. Przepraszam, zawsze... I nie ma tu musztardy dijońskiej. Powiedział, że to super piwak, a wcale nie jest super. Robisz tam powiedział, że ja stworzę problem. O, ty, ja robię obciach. Ja robię obciach. Tylko ja robię obciach. Ja? Spokój się, robisz tam obciach. Ja robię. Tak, robisz tam obciach. Słuchaj, wiesz co, stary? Musisz się uspokoić. Idź sobie pobiegać. Nie chcę pobiegać. Musisz pobiegać, Ray. Nie chcę biegać, to nie moja pora. Ja tam bym nie biegał, tam jest trochę niebezpiecznie. Okej, to idę pobiegać. Okej.
Pomartwisz się później teraz. Wy dwaj czyścicie tę tubę. Wiesz co? Wyzywam cię. Na co? Na partyjkę ping-ponga. Ha? Jeśli przegram, my szorujemy twoją tubę. Jak wygram, to ty ją czyścisz. Zrobię to nawet w piżamce. Nie, nie wolno ci, przestań! Niech tak będzie. Nie, zrobił to wbrew mojej woli. Jeszcze tylko jeden punkt. Henryk, proszę dołóż mu, a będzie musiał wbić się w piżamę. Takich rzeczy się nie robi. Dobra robota, Ray. Dasz sobie radę, Ray. Cóż, Wandel, nie będzie kolorowo. Spróbuj dowieść swojej lojalności. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Powiedz, proszę. Tak się cieszę, że tu jesteś. Ej! Co ty wyprawiasz? Walczę z wami, mała! Co za koleś! Pamiętasz moją ex-dziewczynę Chloe? Ja! Ty, która gra w dzieciak w lesie? Tak! Chcę, żebym... No chcę, żeby dzieciuk wziął ją na bal mięsa i zrobił reklamę serialu. I co? Weźmiesz ją? Nie, nie mogę! Bo zabieram Biankę! Jako ja! A może weź? Je obie! Ale jest tylko... Ha! Jeden ja! Nie zupełnie! Jest was tu! Jest Henryk! I jest dzieciuk! Czyli mówisz, żeby iść z Bianką jako Henryk, a z Chloe jako dzieciuk? No właśnie! Dość tego! Co to za kciuk brachy? I skąd się wzięli? I dlaczego są w naszym mieście i robią to, co my? Jasne, jasne. Wydaje mi się, że przesadzacie. Przesadzamy? My nie przesadzamy. To mało powiedziane. My nie dosadzamy. Wygląda na to, że kciuk brachy będą podpisywali tako przez dobrą chwilę, więc jeśli jesteście w okolicy na Czobol, możecie wpaść, by ich poznać. Dobra, dosyć tego. Wybierzemy się do na Czobol i powiemy tym gnojkom kciuk brachom, że Swellview to nasze miasto! Nasze! Co to jest? O co chodzi? Zabierz ręce. Jasper, weź zabierz te ręce z koszulki. Okej, spokojnie, spokojnie, spoko. No pewnie, że spoko, nie? Tak, chodź, idziemy. A niech to! Ty, to było niebezpieczne, a jakbyś trafił... Nastawiłem na małą moc. Czekaj.